A z nami Dominik Harwankowski, jednogłośny zwycięzca pojedynku z Radomirem Obruśniakiem, mistrz Polski wagi lekkiej. Dominiku, nie był to na pewno łatwy pojedynek, zresztą widzę, że twoja twarz jest poobijana, lewy łuk brwiowy uszkodzony, ale chyba spodziewałeś się tego, że łatwo nie będzie, zresztą sam podkreślałeś, że szanse były 50 na 50. Tak, ja przed tym pojedynkiem nie czułem się faworytem, ale czułem się bardzo pewnie. Czułem, że muszę to wygrać. Mam wielki szacunek do Radomira. Poza ringiem jesteśmy kolegami. No ale to jest ring, wiadomo, nie? Także tutaj trzeba było te sprawy jakby koleżeńskie zostawić i skupić się na sporcie. W ringu byłem pewny siebie. Byłem nastawiony na ciężką walkę, ale tą walkę chciałem wygrać. Radomir po zakończeniu pojedynku powiedział, że jeśli będzie taka okazja, chciałby skrzyżować z tobą rękawice jeszcze raz, liczy na rewanż. Jak to wygląda z twojego punktu widzenia? Czy też chciałbyś, żeby doszło do rewanżu, abyś pokazał, że to jednak ty zasługujesz na ten pas, który dzisiaj zdobyłeś w 300%, no bo w 100 udowodniłeś to dzisiaj w ringu? Ja jestem otwarty na propozycję. Usiądę z promotorem po gali, będziemy rozmawiać, zobaczymy, jakie są plany na dalszą karierę, jakie są plany na dalszy pojedynek. Wszystko pokaże czas. No właśnie, to skoro o planach mowa, to chciałbym zapytać ciebie o sportowe marzenie w tym momencie. Twój rekord to 13-0, rekord robi wrażenie. Jakie są twoje marzenia, jeśli chodzi o dalszą karierę pięściarską? Ja mam jeszcze 23 lata, także staram się od razu nie rzucać na głęboką wodę, ale też nie chcę toczyć pojedynków z przeciętnymi zawodnikami. Wiadomo, ta poprzeczka musi iść stopniowo do góry. Tak jak wcześniej mówiłem, muszę usiąść z promotorem, będziemy dalej rozmawiać, jakie są plany na przyszłość. Dziękujemy serdecznie, a naszym rozmówcą był Dominik Harwankowski, mistrz Polski w wadze lekkiej, zwycięzca dzisiejszego pojedynku podczas Rocky Boxing Night w Karlinie. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo.